Witajcie w kolejnych motokuncikowych perypetiach, czyli ACS Dzień jak Codzień. Jestem już w pracy, sprawdzam tutaj dzień pracy na dziś. No kurczę, dwa grube tematy jakieś, właśnie widzę tu wycieki, maglownica, miska, kurczę. 840 w manualu też na jakiś gruby przegląd. Zobaczymy, czy ta 840, bądź coś mi się kojarzy, że pan chyba dzwonił, że nie zostawi samochodu, bo coś. Kurde. Dobra, zobaczymy. W każdym razie dokończenie tematów. U wujka alternator w 650C do włożenia. M5E34 dokończenie sprawdzenia luzów zaworowych, bo musimy dzisiaj zrobić zamówienie podkładek regulacyjnych. Wujek w tej chwili składa skrzynkę rozdzielczą dla mojego kolegi Pawła, który w Błoniu prowadzi warsztaty elektryczne. No i tyle, kurde, resztę zobaczycie w odcineczku, także zapraszam do oglądania odcinka. Wujek jak motorek, kurde, takich ludzi już nie będzie, słuchajcie, którzy rano wstają i tak zasuwają, tak wujek? Prawdopodobnie. No, jest coraz gorzej, kobiety narzekają, że nie mogą znaleźć fajnych facetów, tak w internetach przeczytałem dzisiaj rano, wiesz? To tak jak warsztaty, nie mogą znaleźć fajnych mechaników. Słuchajcie, zobaczcie co tu się porobiło. Tak przegrzana skrzynka, że aż się powyginały przekładki. Przekładki przez to, że się powyginały, też się powycierały tutaj nierówno te tarczki. Zobaczcie. O, no zobaczcie jak się powyginały. No masakra. No, nie, to przegrzane w ogóle. Przegrzane, tak. Przegrzane. Olej spalony, prawdopodobnie za mało było oleju i no i niewymieniany, tak? No tak. Zamiast oleju zrobiła się woda i dlatego tak się stało. Prawdopodobnie. No dobrze. Ale... A był jakiś wyciek? Nie widziałeś, nie. Żeby coś było. No to cholera wie, czemu za mało. Może ktoś... Nie może wiem. Ktoś kiedyś wymieniał i nie dolał, może... No dobra, nie ma co wnikać, poskładasz i ten. I już, nie? Tak jest. Cześć Sebuś. Jesteś, to zaraz do wujka wrzucamy samochód. Dobra. Wujek opróżnia olej, widzę. Dobry. Siema. O, buła. Tak buła jest. Jeżdża, smacznego. Dzięki. Ile ci tam zostało w Wiksie? No, w sumie nie aż tak dużo, no. Nie wiem. No, kruciec wodny skręcić, do niego przewody, te podciśnienia podpiąć. A, no i ten jeden elektrozawór jeszcze, tak? No to ten jeden, to wiesz, to on przyjdzie, to bez niego można wyjechać. Chodzi o to, żeby też już był mobilny ten samochód, żeby można było następnymi. Mam te wtryski, więc byśmy w tych dwóch autach wtryski podmienili. I zobaczymy, co się będzie działo, kurde. No bo to powiem ci, dziwna sprawa, no. Także trzeba podokańczyć dzisiaj samochody, nie? No jeszcze siłowniczki do M3 zamówię, bo pod maskę są. No i tyle. No dobra, to smacznego dnia. Jedz sobie. Kamil, mam 5 i 6. Proszę bardzo. 5 i 6 podmień. Słuchajcie, w Wiksie 5 się nic nie zmieniło, więc jadę po Zetkę i od razu zostawię samochód u pana Jacka. Po prostu. Coś jest z instalacją, bądź ze sterownikiem. Bardziej stawiałbym na sterownik. Stało się to po prostu po ulewnej trasie. U wujka na stanowisku, chwila prawdy. No dobra, Kamil, podłączaj. Czyli tak, akumulator naładowany setkiem, tak jak powinno być, czyli jest jakby fabryczny. Zakodowany, wpisany taki jak trzeba. Tutaj przyrząd też potwierdza naładowanie. No dobra, Kamil, odpalam. Kluczyk jest w środku, dobra. Oh,
jest ładowany. Jest. Ale co? Podczas odpalania wszedł na żółte pole. No wiesz? Tak, ale to, ale na to ważne, że nie wszedł na czerwone, nie? No i ładowanie jest od razu jest. Tak naprawdę. No dobra, to wyjazd nim. I tyle, on jakiś tu serwis nie już. No ale to ja już tutaj sprawdzę. Ustawię zaraz zegarek. Dobra, to wyjazd. Jak tam wujek, pomieszałeś? Pomieszałem, troszkę tutaj zrobiłem szachermacher. No i wychodzi mi, że potrzebujemy 5 sztuk 3,65 grubość i 2 sztuki 3,70. 3,70, no to wujek, to... No to co? Już tu pozamieniałem coś. To idziemy, to chodź do tego. No, bo tu co ci zostały jakieś tam takie? No takie, których nie użyjemy, no do tego. Dobra, się... dobra, idziemy w takim razie do tego, do komputera. I ten samochód można wypchnąć, nie? A ja też zadzwonię do tego człowieka, bo to może być tak, że z Niemiec, wiesz? A ja takich nie mam podkładek, no. A tamte mogą nam się przydać jeszcze do szóstki, nie? Halo? Witam, witam, Adam z tej strony. Witam. No jesteśmy już po pomiarach i zamówiłem 7 płytek, bo tyle nam po prostu będzie trzeba. Resztę zamieszaliśmy, nie? Tam, gdzie po prostu nam pasowało. Pozamienialiśmy miejscami, ale no niestety 7 musiałem zamówić. Niestety z Niemiec 4 dni. Na zamówienie, ja także. Rozumiem. Czyli tam przyszły tydzień po weekendzie. Tak jest, tak jest. Zmierzyliśmy też kompresję przed. Kompresja oscyluje między 14 a 15,5. Zobacz. No dobrze, nie? No dobrze, tak. Mam nadzieję, że po tych regulacjach będzie lepiej, bo głównie są ciasne te zawory, nie? A ciasne są po prostu, bo dawno nie były regulowane i jak się tam ułoży, po prostu gniazda uklepały, to wtedy właśnie się tak dzieje, nie? Także tak. Ale to jakoś tam z czasem powinno mniej więcej wrócić, tam się doklepać chyba. Tak, 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 oczywiście, jak najbardziej, nie? No. A jeszcze takie pytanko mamy, a z tym coś tam jeszcze panu patrzył odnośnie innego tematu, czy tylko na razie? Nie, na razie to i po prostu będziemy, no bo po kolei wszystko, no żeby no, też nie było jakichś przekłamań czy czego, no i tyle. No dobra, no to co, to ta kompresja, a później tam dalej trzeba będzie z tą przepływką zobaczyć, tak, czy ona tu przestała tak. Kłamać, czy nie. Dokładnie dobra, tak. No to w kontakcie. Czekam na telefon, dobra? Dobra, dzięki, wszystkiego dobrego. Słuchajcie, wyścigówka Roberta właśnie do nas przyjechała. I jest problem z dostawą benzyny. Także odkręcam tutaj i damy mu, bo kurde, podejrzewam, może Kamil tak być, że tu jest zapchany zbiornik. Aha. Będzie trzeba właśnie rozebrać, poczekaj. Ojejku, tutaj jest jeszcze większy rozmiar, dobra. No dobra, to idę po następny klucz. Dobra, słuchajcie, zrobimy taki myk. Obcinaczki gdzieś miałem, czy pod maską. Że podamy mu paliwo po prostu z niezależnego zbiornika. Może jest zapchany po prostu tutaj smog, czy coś w tym rodzaju. Dobra, zobaczymy. Tam nie wejdzie. Tutaj. O. Dobra. To też trzeba będzie. O. No dobra, Kamil, to co? To kręcimy. Dawaj. Zobaczymy. Czy pójdzie. Na plaka normalnie wszystko poszło. A poczekaj. No dobra, weź. Ja zobaczę, czy tu pójdzie, nie? Dobra. Dawaj. I słuchajcie, sprawa się wyjaśniła. Nieszczelne przewody zasysające paliwo. Także zakładam nowe przewodziki i odpalamy. Założę zwykłe takie po prostu niezbrojone, bo tu i tak jakbyśmy jeździli gdzieś tam homologacyjnie, to tak, to jak najbardziej. A tutaj założymy takie. Także działam. Dobra, słuchajcie. Coraz bliżej. Zaraz zobaczymy. Kamil odpala. Albo ja odpalę. Nie? Mm. Dobra. To co, odpalać? Uh-huh. Odpalać, jedziemy. Odpalaj. Kurde. Jest na jedynce. Wersja robocza. A i wtedy zobaczymy też, czy ten sterownik będzie działał tamten. Kurde, ale ja tu były.
będzie działać. Ktoś chciał zagadać. Proszę bardzo. Zobaczymy, czy nie cieknie. Cieknie, o widzisz? Aha. Trzeba dokręcić. A, bo to był ten 27. Tak. Tak, tak, tak. Dobra. Dobra, żadnych wycieków nie ma. Wszystko działa. Jezu. Aż niemożliwe, aż niemożliwe. Dobra, tu na te tytki kamień trzeba tak złapać. Jak było, tak. Tak jak było. Dobra, idę składać wszystko. Niech se pochodzi. Niesamowite, kurde, co? Możemy jeszcze sprawdzić, czy ten sterownik oryginalny jest w porządku. Aha. Nie? No dobra, to sprawdzam sterownik i tyle. Pomału kończymy dzień pracy, kurde, taki zapierdziel, że nawet nie miałem kiedy filmować. Wjechaliśmy 39, słuchajcie, na montaż dyferka i też wymieniliśmy łożysko w podporze wału. Udało się zamówić z Niemiec, z INE. I co, Sebuś, tam to by na boki chodziło? Tak, na boki i też szumiało. Tak, także nie chcemy po prostu mieć takiej sytuacji, że właśnie ten dyfer to wszystko, a dalej coś będzie jęczało. Już taki właśnie przypadek mieliśmy, także jutro Sebuś będzie działał. Idę zobaczyć jeszcze, co tam u Kamila. Kamil walczy z jedynką. W jedyneczce robimy aktualizację. Tak, Kamil, robi się. Robi się. Znaczy się, robi się, bo nie mamy już pomysłu na ten samochód. Podmieniliśmy nowe wtryski. Został odsiarczony ten katalizator NOVS, tak. Podmieniliśmy pompę paliwa. Auto na wyższych obrotach chodzi super, a na wolnych kicha, prycha. I tak naprawdę losowo wyrzuca nam cylindry. I kurde, no dziwna sprawa. Czy na wyższych? To już od 1000 obrotów. Od 1000 obrotów chodzi normalnie, nie? Mhm. I naprawdę jedzie bardzo dobrze. Kurde, no powiem wam, nie wiem. Zobaczymy. Jak to nie pomoże, to jeszcze jutro zmierzymy kompresję. Tylko jakby była zła kompresja, to też na wyższych obrotach by źle chodził. Także zajmiemy się tym jutro i widzimy się jutro. Do zobaczyska. Dzień dobry z rana. Kurczę, cały plac samochodów. Zobaczcie tutaj na przeglądy, ale też są auta gotowe do odbioru, także nie jest tak źle. Pójdziemy do wujka zobaczyć, bo wujek ma auto na dużym serwisie. O, słychać, że coś się dzieje. Zaraz zobaczymy, co tu się dzieje. No. Cześć, wujek. Siema. O, widzę, czyścisz rdze. Tak, bo to trochę to pokorodowało, trzeba to przy okazji. No dobra, wyczyść to i trzeba, wiesz, siknąć, kurde, troszeczkę lakierem. Sprayem. Tak jest. Andrzeju, nie denerwuj się. Będziemy malować, kurde. Cześć, Sebuś. Cześć. To co, emeczkę składasz? No składam, składam. O, słuchajcie, uszczeleczka za 19 zł. Mało kto ją wymienia. Zobaczcie, tak to wygląda. Ona uszczelnia tutaj. I najlepiej, tak, Sebuś, bo to idzie tą stroną tu, tak. Tutaj odklejasz tą taśmę, tak, i zaklejamy ją tutaj. Zawsze zapominam. No i tutaj ją przyklejamy, nie? Tylko tu musisz odtłuszczyć. Tak, tutaj się odtłuszcza, przykleja się. Tak jest. Dzięki temu nie wyleci smak. Tak, i bardzo często właśnie popełniany jest taki błąd, że tej uszczelki ktoś nie zamówi, bo szczerze ona tak się po prostu ze starości niszczy, że czasami to praktycznie można nie zauważyć, że była. No. No dobra, to działamy sobie. I tyle, wujek. O. O kurde, ładnie oczyściłeś. No tak, bo to trzeba z rdzy wyczyścić, bo nie będziesz na rdze kładł nowego lakieru, nie? Tak. Idę do Kamila zobaczyć, jak tutaj jedyneczka. I jak, Kamil, po tych wszystkich naszych operacjach? Tak samo. Czyli nowe wtryski, nowy soft. Nic to nie zmieniło, tak? Mhm. No dobra, to jaki plan? No, wkładamy z powrotem wtryski. Mierzymy te, które kompresję. Tu były, tak? Tak, tak. Zmierzymy kompresję i tyle, no. Chyba że problem jest jakiś ze sterownikiem silnika. No bo jeszcze do świec tu było zaglądane, tak? Tak, świece są nówki, sztuki.
No tak. No dobra, Kamil, to tak trzeba zrobić, no bo tu losowo w ogóle, raz tak wywali, raz tak, kurde. No właśnie najlepsze jest to, że tak, wypadało drugi, czwarty. Daliśmy na drugim, czwartym nowe wtryski, zaczęło wywalać pierwszy, trzeci. Już coś mieliśmy trop, że komplet po prostu, tak? Ale daliśmy drugi, pierwszy, trzeci, to nagle pierwszy i czwarty zaczęły wywalać. Także zupełnie jakoś tak bez sensu dokładnie. No i widać, że tu już ktoś walczył, bo jest wszystko powyrywane potem, także tak. No dobra, Kamil, to zmierzymy tą kompresję i tak naprawdę byśmy kończyli z tym samochodem, bo jest kolejka innych aut, które są umówione, no. Dobra, to działaj sobie, a ja idę do biura ogarniać kosztorysy. Słuchajcie, oczywiście 500 razy wszystko wyjmowane, zakładane. Do tego osłabiony już był, tak, Kamil, ten gwint? No, czy on był tak, że już nie było w nim czuć oporu. Czyli na samym początku, tak? I słuchajcie, z gwintu 7 przegwintowujemy na gwint 8. Ponieważ no tutaj z holi-koli i tak dalej, no nie damy rady, bo nie mamy też tego. Śruby, bo śruba się też obrobiła, więc gwintujemy. Zabawa trwa, słuchajcie. Gwint się udał, słuchajcie. Jeszcze skracam tą śrubkę, bo po prostu, żeby tam nie rozwalić tego, także jeszcze tutaj zaraz to przegwintujemy. O, no dobra. I będziesz mógł, Kamil, ten montować, nie? No i gitara. Zobaczymy. O Jezu. Widzicie? Za dużo rzeczy. Dobra. O, Kamil, jest elegancja Francji. No, to już sobie poradzisz, tak? Mhm. Dobra, to działa. No i dobrze. Sebastian poskładał M-kę. M5 E39, słuchajcie, w manualu. Posłuchamy, czy... O kurde. Posłucham. A, tak, coś też się pytał właściciel, czy nie mamy na części, bo są połamane. Ale nie mam, niestety. Zobaczymy, czy jest to ten gwizd. Jak wiecie, jest podmieniona skrzynia biegów, jest przejrzany dyfer. W dyfrze też Wojtek nic nie znalazł. I wymieniliśmy łożysko podpory wału, tak na wszelki wypadek, i może się okazać, że to była wina podpory wału. Aczkolwiek jak słuchaliśmy, to był problem z tym, z niby z dyfrem. Zobaczymy, czy będzie gwizdać dalej chyba przy 120 gwizdało. Zobaczymy. Jak operacja się udała, jeżeli się uda, no to jedziemy jeszcze na bezdotykówkę, bo samochód stał chyba ze 3 miesiące. Kurde, słuchajcie, przez te urlopy, jakieś inne historie, jest problem z niektórymi rzeczami, a że jest to samochód, jaki jest, i części nie są dostępne od ręki, to się takie naprawy przedłużają. No dobra, olej rozgrzany w miarę, płyn też, to można troszeczkę pojechać. Teraz fotel po swojemu ustawię. Okej. Wszystko rozgrzane. Jesteśmy na trasce. Szybkie wyprzedzanie i... Wrzucimy szósty bieg i sobie tak będziemy jechać. Jest takie coś, coś jest, słyszysz, Kamil, takie? Tak, jest. Ale to nie jest to gwizdało aż w uszach, wiesz. No zobacz. Nie ma. I ostatnio coś takiego robiliśmy w kompakcie, wymieniliśmy podporę, bo też był gwizd taki straszny, i właśnie tym kompaktem się zasugerowałem, żeby tutaj w tej podporze, aczkolwiek tą podporę dawno chciałem wymienić, nie?
tylko nie była osiągalna i musiałem zamówić łożysko. Łożysko nie było tak łatwo znaleźć, ale udało się w takiej firmie Prema, która zajmuje się łożyskami, sprowadzili mi to z Niemiec. Firma Ina robi. A głównie chodziło o to, że łożysko ma szerokości 13 mm. 10-milimetrowe dostępne były od ręki w każdej hurtowni. Ale tutaj w podporze nie może być tak cienkie, bo jest jednak po prostu duże wibracje i taka cienka, po prostu takie cienkie łożysko mogłoby uszkodzić podporę, więc dlatego jest takie szerokie. No dobra, to uważam, że temat się udał. Podłączysz jeszcze, Kamil, pod kompa, bo widzę, że tutaj świeci się jeszcze poduszka, nie wiem dlaczego. Trzeba sprawdzić, nie? Dobra. O, słyszysz? Ale ono jest w zakresie, a tamto było tylko w pewnym tym, o. Tak musi zostać. Nie ma... Jak odpuści gaz, to już nie ma tego. No, o, jest taki, o, widzisz. A już tu nie ma, to tylko przy 120 jest, ale jest o wiele mniej niż było. No nic tu więcej nie wymyślimy tak naprawdę, no. Zostały wszystkie rzeczy wyeliminowane, które są za to odpowiedzialne. Dobra, idziemy na myjkę, podłączamy pod komputer, auto gotowe do odbioru. Sebuś, tam w MC39 wszystko w porządku. Na początku troszkę było słychać, później pojeździłem i było już mniej, także... Aha. Może ten modyfikator w szperze albo łożysko to jednak, nie? No zobaczymy. Właściciel sobie pojeździ, zobaczy. No. Tutaj Sebuś dostał samochód na przeglądzik, stały klient, stały widz. Także robimy serwisik. To tak, zobacz hamulce i inne rzeczy, nie? Wujek, widzę, tak, działa z autem. A, amortyzatory, tak? Tak. Później tarcze. O kurde, poduszki to powiem ci, no, doklepane, nie? A, i uszczeleczka jeszcze będzie tutaj. No, to już drugi dzień, także gruby, gruby przeglądzik. Jeszcze być może tutaj dojdą wtryski w ogóle. Kamil w jedynce zrobi jeszcze jedną rzecz. Jaką, Kamil? No, jeszcze podmienimy cewki, bo na końcówce cewek, trzech cewek, się zrobiła taka bańka jakby. I one nie opinają po prostu świecy. A cewki z którego roku? No z 20. Ale takie rozpuszczone jakieś są, tak, nie? Jakby tak było. No dobra, to podmienimy cewki, wszystkie cztery na takie same, żeby było. To słuchaj, w międzyczasie od Sebastiana zjechał samochód, w którym były robione te... A, tam robiłeś diagnostykę, właśnie, hamulce. Robiłeś diagnostykę, czy tylko... No nie zagłębiałem się. To zagłębisz. Ale w silnikach? W silnikach, tak. Tam jakiś tam... problem jest, że przy ostrej jeździe jakiś błąd występuje. Bo było zwarcie na silniku niskiego ciśnienia paliwa. No to jedziemy na próbę w takim razie. No dobra, a to z kasu i jedziemy na próbę. Nie kasuje się ten błąd i wygląda na to, że no faktycznie jest walnięty, bo nawet na podglądzie tego ciśnienia pokazuje stałą wartość i nic się nie zmienia. Przy dodaniu gazu, odjęciu, nic nawet tam o... A on jest pod kolektorem tutaj? Po przecinku. Otwórz maskę, pamiętasz? Jeśli jest tak jak w N53, to tak. No tak, poczekaj. No tu przez puchę nawet nie będziemy widzieć. Dobra, zdejmij to, zdejmij tu. Trzeba zdjąć, wiesz? Odepnij, zobaczymy. I on tak chodzi, powiem ci, troszeczkę słabo, nie? A tutaj gumka wypadła. Inaczej, idziemy na rysunek zobaczyć. Szczerze. Bo to może być, ja szczerze nie pamiętam, gdzie on jest. To ja zaraz zobaczę, powinno być. A to zobacz, a ja idę go zamówić, nie? Dobra. Wiesz co, Kamil, numer jest taki, że czujnik nie ma na stanie w ogóle. Aha. Czujników, ani z zamiennika, ani z niczego. Ja jeszcze zobaczę, bo można kupić z przewodem, nie? Aha.
czy w ogóle z przewodem jest możliwość robienia, ale samego czujnika nie kupisz. Już patrzymy. Na zamówienie z Niemiec prawie 700. No dobra, tyle. Zapisuję i klient się decyduje. U Sebusia autko na wymianę poduszeczki. Jak Sebuś to ta poduszeczka? Jak widać. Kurde. Ty, tu całkowicie leżało. No. Jeszcze tu uderzało, widzę. Tak. I nie jest zerwana. Po prostu zużyta. I słuchajcie, z oryginału musiałem wziąć. Bo nie było. No, wszędzie jest zastój. No tak. Klasyczny samochód. Tak zwany kwadrat. E30, tak jest, także tak, co tu Sebuś? Długa lista, tak? Nie, bardzo krótka. Silnik już jest pomalowany, jak widać, świeżą farbą. Szczerze, to pan ledwo do nas dojechał, bo pan przyjechał na taką weryfikację, sprawdzenie, zobaczcie. Wjeżdżam, brak ładowania, a tu się okazało, że pasek spadł. Jakieś myszki tutaj grasowały. Jakieś myszki grasowały, dokładnie, wuje. No, także tak. Szwajcarka do nas wróciła, ponieważ... Co tam, Kamil, się stało? No tam po jakimś czasie wyrzuciło po prostu czek. Okazało się wypadanie zapłonu na 6 cylindrze. Kamil wymienił cewkę, jedziemy na próbę i przy okazji pojedziemy do firmy Asmet, bo potrzebujemy troszeczkę śrubek do projektu, który Paweł rzeźbi. E30 na chwilę obecną wygląda tak. Tu jest środek. Jedziemy właśnie po śrubki, bo nam brakuje parę. A temat jest dość pilny. Pod maseczką jest tak. Czyli Paweł, chcesz, tak. Ma być z większą ilością gwintu, tak? No tutaj zaznaczona jest długość. Aha. No, żeby było więcej, tak? Żeby tutaj mi jeszcze złapała nakrętka spokojnie. Czyli dotąd może być? No gdzieś tak. Dobra, dobra. I ta twardość, no, ten, i ta długość. Twardość może być oksydowana, może być biała. Okej, okay, to już bez znaczenia, dobra. Tutaj w zasadzie wywalało błąd od razu przy takim... Nawet nie trzeba było fest. Szczerze. To samo, Kamil. Wtrysk? No 0,5 jest. 0,5, tylko tu są czarne wtryski. Aha. Nie? No nic. A ja nie jestem pewny, ja chyba mam taki wtrysk jeden. No to trzeba jeden ostatni mi został, ten czarny. A jak nie, no to będzie trzeba zobaczyć, czy jest dostępny. Bo to jest inny niż ten 0,58. Tak, to jest taki sam jak do V-ki. Do N tej 63. No, znaczy tamten to jest 0,48 chyba. Tak, tak, dokładnie. No dobra, to co, lecimy po prostu i tyle. Cześć panowie. O, Sebastian montuje amortyzatory w aucie stałego klienta. Cześć Sebusz. Co tam patrzysz, czy wszystko w porządku? No, będzie, potrzebuje zestaw główny. To wiesz, musisz znaleźć, bo ja już nad tym nie panuję, po prostu gdzieś zestaw jest. Ale co, są wytarte, czy ich nie ma? Jednej nie ma. Sorry. Aha. Tutaj u wujka, słuchajcie, zdejmujemy wybierak, ponieważ musimy jeszcze tam troszeczkę przestawić. O. No dobra. No. Skrócić i przestawić ten, żeby był po prostu drążek idealnie. Dobra, idę do Kamila, bo Kamil tam walczy z autem, w którym wypada zapłon. Zresztą takich samochodów mamy ze 3. Na placu, także dzisiaj Kamil z tym będzie działał. Cześć Kamil. Cześć. To co, podmieniasz te wtryski, tak?
No ten jeden na razie. Ten jeden, tak? Piąteczkę. Tak. Ja zaraz poszukam do 3-3-5 i wtrysk. Tak, tak. Słoneczko świeci, to najwyżej tam być na tym, nie? Mhm. Po prostu wymienił, nie? I na 11.30 zawozimy wyścigówki do Stradale. Czyli pójdziemy trochę. Tak jest. No to dobra, do tego czasu wiesz, ja też muszę pojechać skrócić drążek do Zetki, do Janusza. Dzisiaj niewiele nagrywam, bo mamy deadline, naprawdę kurde za pierdziel, tak Kamil? Zgadza się. Ale tutaj wam pokażemy, do Sebastiana wjechał samochód M57 na rozrządzik i wiele innych rzeczy. Dobra, Sebuś, pokazuj, co tu znalazłeś. Raz w roku trzeba zrobić. Tak jest. Pęknięte, mocowanie. Alternatora. Alternatora. Także jak to zdejmiesz, to szefowa od razu do Janusza niech zawozi, bo nas jutro nie ma, także my jedziemy na tor Słomczyn. Pewnie też coś tam zobaczycie. Co więcej? No, tuleje. Tuleje, koło pasowe, rolki, paski. Uszczelnienie całego silnika, kompletny rozrząd. Także tuleje wahacza, tak. O, zobaczcie tutaj, wylała się, ale kurde ty, co tu się narobiło. No dobra, unibole i uszczelki wszystkich tutaj te, o, od interkulera i takich tam historii, nie? 3-4 dni. Dobra. No dobra, okej, Kamil, to idziemy zamawiać, bo musimy wyścigówkę jeszcze spakować i zabrać narzędzia jeszcze sobie przygotować, nie? Mhm. Wujek w Zetce, słuchajcie, montuje zmodernizowany troszeczkę ten wybierak, tak żeby drążek był prosto i w zasadzie jak to będzie ok, to Zetka gotowa do odbioru. No i dobra, słuchajcie, drążek wyszedł właśnie fajnie. Jest centralnie, zakładamy. O, proszę bardzo. No i teraz jest good. Dobra, Kamil, wyjeżdżamy, wstawiamy wujkowi na jutro samochód, a my pakujemy wyścigówkę. Dzień dobry z rana. A co jest dzień jak co dzień? Słuchajcie, zobaczcie co się dzieje. Zobaczcie co się dzieje. My też wjechaliśmy na stację, żeby zatankować. Tylko widzę, że tutaj. A, dobra, staniemy obok, ale piękna fota będzie. Dobra, tankujemy Kamil. Siódemy. Piją te wyścigówki. Tylko oleju napędowego Norbert nie zatankuj. No dobra, będzie się działo dzisiaj. Jak wrażenia, prezesie? Objeżdżamy maszynę. Lipa już zrobił parę kółek. Teraz ja zobaczę, co to z tego wyszło. Ale pierwsze wrażenia bardzo pozytywne. Testowe są z instruktorami po dwa kółka.
osoby, które uczą się jeździć, wsiadają na prawy fotel. Instruktor tłumaczy przez dwa okrążenia, jak jechać optymalnie, jak zachowuje się samochód i tak dalej. A później przystąpimy już do jazd, do takich sesji, w których uczestnicy będą jeździć samodzielnie samochodami z instruktorem na prawym fotelu bądź bez instruktora. Marko, to jest ten twój fotel. No mój, uszami. Skąd ty go miałeś? Leży u mnie. Aha. No źle? Dobrze, no, dobrze. Bo tak, no. Witam no. Widzów. Tak, pomału kończymy imprezę. Bo to kunci. Instruktorzy ujechani. Ujechani. Ale nie obrzygani. Nie, nie, absolutnie. Absolutnie. Ani przez siebie, ani przez nikogo. Tak jest. Dobra, zobaczymy jak ci się jedynka spodoba. No testuję. Żebyś zaraz się nie chciał zamieniać na E90. Nie, nie. Muszę się wjeździć swoją najpierw. Jak wrażenia? Fajnie, bardzo fajnie. Polecam. Diesle. Nie, a ty no wiesz co, zupełnie inaczej niż E90. Nie więcej momentu ma, tak, wiesz? Tak, no, no. Zupełnie. Dla początkującego kierowcy idealne. Tak, tak. I dobrze fajnie. Się trzyma, nie? No, super, super. W palcach jednej ręki można policzyć, kiedy jedynka wjeżdżała na lawetę ze zderzakiem. Dokładnie tak, kurde. Także będziemy mieli robotę, ale tak to jest. Tam, gdzie się
gdzie rąbią drzewo, tam drzazgi lecą. No. Ważne, że wszystko udało się. Mieliśmy małą awarię, temat ogarnęliśmy. W Grójcu są fajne sklepiki motoryzacyjne, także wszystko grajbicz. Dobra, Kamil, założymy może ten zderzak, nie? Mhm. Taka robota dzisiaj była. Pomału będziemy kończyć odcineczek. Mam nadzieję, że się podobał. Mam nadzieję, że też uczestnikom, którym zrobiliśmy ten event, impreza się podobała. Ujeździli się jak dziki, wypalili pełne baki benzyny i oleju napędowego. Z tego co wiem, uczestnicy są bardzo zadowoleni, ponieważ kiedyś pojechali na taki event na Tor Łódź i tam jeździli Porsche. Ale głównym problemem, Kamil, co było? Głównym problemem był, można powiedzieć, samochód, bo instruktor jazdy, który jeździł tak na bocznym fotelu, po prostu nie pozwalał katować tego auta do końca. No. Z obawy podejrzewam na jakąś tam straty. No. Już jakby taki Porsche wyleciało, no to wiadomo, co by się stało, nie? A nasze wyścigówki stworzone są do męskiej jazdy i tak dzisiaj były używane. Uczestnicy byli zadowoleni, bo mogli jechać na pełnym limicie, co też skutkowało tym, że IS wyleciał parę razy na zielone. Jedynka też wyleciała na zielone. Mieliśmy małą awarię, ale szybko temat ogarnęliśmy. Kamil wam powie, co się stało. Znaczy, wjechała jedynka w pułapkę żwirową i urwało się przewód paliwowy powrotny, spadły zmocowania i w trakcie jazdy potem, bo samochód wrócił na tor, normalnie jechał, w trakcie jazdy po prostu ten przewód szorował po asfalcie, no i przetarł się w jednym miejscu i zaczął lecieć olej napędowy. Samochód zjechał, zobaczyliśmy, co się stało i padł taki pomysł, że po prostu jedziemy po przewód gumowy opaski, ucięliśmy w tym miejscu, gdzie było przetarte, daliśmy przewód na opaskach właśnie, na trytytkach spięliśmy ten przewód do mocowania, które było urwane i samochód pojechał dalej. Dokładnie tak, także kurczę, jakby takie Porsche wyleciało, prawda, no to byłby problem, duże straty, obciążenie i tak dalej. A tak sobie panowie pojeździli i wszyscy są zadowoleni. No dobra, wracamy do warsztatu, rozładowujemy wyścigówkę i widzimy się w kolejnych odcineczkach Dzień jak co dzień w ACS. A tymczasem pamiętajcie o lajkach, antylajkach i subskrypcjach kanału. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.